Witajcie. Po wieloletniej obserwacji zasad, sytuacji, aspektów prawnych i zwyczajów, po konsultacjach ze specjalistami, po przemyśleniach, badaniu obowiązującego w Polsce prawa, podjęliśmy decyzję. W dniu 1 kwietnia powołujemy do życia Kościół Świętego Metala. Tak, dobrze słyszeliście, Kościół Świętego Metala. Zasady. Uczestnicy Kościoła Boga Metala mają za zadanie oddawanie należnej czci Bogu Metalu, a polegać ma to na ratowaniu Boga Metala od zapomnienia i zniszczenia, czyli wydobywania, usuwania metalowych rzeczy całych lub ich fragmentów z ziemi, gleby oraz wody, zbiorników wodnych i rzek. Następnie te metale i ich fragmenty będą służyły oddawaniu im czci. To znaczy, należy oddawanie czci, czyli segregacja wydobytych świętości i rozkładanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Co to znaczy oddawanie należnej czci? To znaczy, segregacja wydobytych świętości, rozłożenie ich zgodnie z przeznaczeniem, przykładowo złom do skupu złomu, śmieci, na przykład kapsle, do śmietnika, inne obiekty do muzealnych gablot, szuflad i tak dalej, i tak dalej. Sami dobrze wiecie i rozumiecie, o co chodzi. Kto należy do Kościoła Boga Metala? Otóż z automatu wszyscy posiadacze sprzętu do wydobywania Boga Metala z ziemi, gleby i wody. I po pierwsze, przynależność do Kościoła Boga Metala nie kłóci się i w żaden sposób nie koliduje ani nie wyklucza członków z wyznawania innych religii, dowolnych religii. Jest to chyba pierwsza taka grupa wyznaniowa mająca taką zasadę. O czym poznać wyznawców? Wyznawcy Boga Świętego Metala wyposażeni są w sprzęt do poszukiwań, czyli na przykład wykrywacze metalu wraz z osprzętem, pinpointerami, szpadlami, digami, sitami, magnesy, wszelkiego rodzaju inny tego typu sprzęt. Strój. Tutaj pozwalamy Wam na dowolność. I dla jednych może to być garnitur, dla innych mundur, strój roboczy. Mile widziane są wszelkiego rodzaju plakietki i oznaczenia przynależności do wyznawców Kościoła Świętego Metala. Podział wyznawców. I tu mieliśmy na początku problem, gdyż najprostszym podziałem byłby podział na posiadaczy wykrywaczy metali i posiadaczy magnesów neodymowych. Jednak wielu z nas posiada i taki sprzęt. Więc drugim pomysłem było podzielenie posiadaczy na podzielenie wyznawców na posiadających sprzęt danej marki, danej firmy. Jednak też wielu z nas posiada więcej niż jeden sprzęt, na przykład wykrywacz jednej firmy, pinpointer innej firmy. Dlatego zdecydowaliśmy się na początek na podział po prostu zwyczajny, taki regionalny, z zaznaczeniem, że członkowie mogą brać udział w gościnnych występach. Co daje przynależność do Kościoła Świętego Metala? W naszym kraju mamy zapewnioną konstytucyjnie wolność wyznania i celebrowania dowolnej religii. A jako że każde poszukiwanie w glebie i w wodzie Boga Metala to religijna celebracja, to członkowie są otoczeni w tym momencie jakby konstytucyjnym parasolem ochronnym. Podczas takiej celebracji nikt postronny nie może jej zakłócić, gdyż przeszkodzić to może w osiągnięciu religijnej ekstazy. Rozumiecie dobrze, co mamy na myśli. Finanse. Jako założyciele i teolodzy Kościoła Świętego Metala nie wymagamy od wyznawców żadnych ofiar czy datków. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was
z wiernych poczuje potrzebę przekazania nam jakiegoś datku, czy to w formie gotówki, przelewu, czy prezentu, jesteśmy jak najbardziej na tak. Chcieliśmy od razu zaznaczyć, że nie jesteśmy fanami niemieckiej motoryzacji, więc nie do końca będziemy zadowoleni z Maybacha. Nad niemiecką motoryzację przekładamy motoryzację japońską i amerykańską, więc wszelkie nowe Challengery, Chargery, Ramy czy Lexusy będą bardzo mile widziane. I jeszcze jedno. Na członków Kościoła Świętego Metala może zostać założona ekskomunika, wyklęcie, anatema, a na taką karę można zasłużyć sobie jednak praktycznie tylko w następujący sposób. Celowe zakopywanie Boga Metala w ziemi celem ukartowanego odnalezienia go, aby popisywać się i wzbudzać zazdrość wśród innych wyznawców. Dodatkowo celowe dyskredytowanie poszczególnych modeli sprzętowych celem osiągnięcia finansowych korzyści. Osoby takie, które dopuszczą się tego typu świętokradztw, zasługują na wykluczenie, wytykanie ich palcami i wyśmiewanie podczas różnego rodzaju spotkań czy zlotów. A więc członkowie Kościoła Świętego Metala. Szanujmy się, dzielmy doświadczeniami, pogłębiajmy wiedzę historyczną, poznawajmy możliwości swoich sprzętów do wykrywania Boga Metala, zachowujmy się kulturalnie i na poziomie. Pamiętajcie o tej dacie. Tej dacie powołania Kościoła Świętego Metala. 1 kwietnia 2023 roku. Pozdrawiamy, Dasz Dół.